No, zaczęliśmy pierwszym treningiem dzisiaj o godzinie 16, natomiast ten tydzień jest tak zaplanowany, że będzie wtorek jest jeden trening, środa, czwartek są testy szybkości, testy wytrzymałości, piątek jest jeden trening, sobota jest sparring z Lechią Tomaszem Mazowieckim. Jest 9 tygodni okresu przygotowawczego, na dwa podokresy, pierwsze 5 tygodni to jest przygotowania ogólnego, 4 tygodnie przygotowania specjalnego, jest 12 sparringów przewidzianych. Dzisiaj sama młodzież, jest to Marcin Krajewski z Unii Warszawa i Mariusz Bożenski z Wisły Puławy. Natomiast tymi zawodnikami, co jestem zainteresowany, a jest ich dwóch czy trzech, których znam, testują się w drugoligowych klubach na wyższym poziomie. Natomiast mam nadzieję, z drugiej strony życzę im, żeby się dostali wyżej grać, ale mam nadzieję, że ktoś nowy w przyszłym tygodniu. Takim celem moim osobistym i chłopakom doszedł do szatni, powiedziałem, że żeby dogonić gdzieś Radomiaka, żeby w połowie tej rundy wiosennej czuł nasz oddech na plecach, żeby ta przewaga się zmniejszała, bo ta przewaga jest bardzo duża, 14 punktów to jest bardzo dużo, natomiast gdzieś mamy taką nadzieję i wszystko zrobimy, żeby ta przewaga w połowie rundy stopniała do 7, 8, 9 punktów, także żeby do końca ta liga była ciekawa.